Siemaneczko, Grecha, i witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na podsumowanie sezonu marzec 2018. Nie ukrywam, że ten sezon był dla mnie jeden z najcięższych sezonów ever w historii Hearthstone'a. Jest to spowodowane tym, że ten sezon był zniszczony przez Blizzarda. Prawda jest taka, że sezon rankingowy po prostu nie istniał. Ze względu na błędy, których Blizzard się dopuścił i jakieś dziwne eksperymenty dotyczące legend, etc. Współczuję mega ludziom tryhardującym, ludziom zbierającym punkty HCT, bowiem niepoważne podejście Blizzarda w tej kwestii do szanowania graczy, którzy się, nazwijmy to w jakiś sposób, z tego utrzymują, po prostu po raz kolejny miało miejsce. Dużo by wymieniać, co tu się wydarzyło w tym sezonie, ale przede wszystkim nie mogliśmy grać przez pierwsze dwa dni później. Sezon rankingowy. Już nie wspomnę o tym, że zamiast spadać tylko o 4 rangi, spadaliśmy nawet o 15 rang, a niektórzy mnie zaczynali z rangi pierwszej i 5 gwiazdek. Strasznie to było wszystko frustrujące, a na koniec już po prostu Blizzard tylko przeprosił, powiedział, że eksperymentował. Not like this, Blizzard. Mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy. Na Azji udało mi się już tam otworzyć skrzyneczkę i miałem cztery rangi w plecy, więc fajnie. Teraz byłem tutaj na randze legendarnej, więc bardzo możliwe, że jestem już teraz na randze czwartej. Oczywiście w sezonie Wild i w sezonie na Wildzie i na Standardzie wbiłem legendę. Znaczy, to nie jest takie oczywiste, ale udało mi się to po raz chyba siódmy z rzędu, więc zachęcam też do spojrzenia na stronę Wilda. Naprawdę świetnie się gra na Wildzie i mam nadzieję, że po rotacji będzie jeszcze lepiej. Okej, więc na sezon kwietniowy powinienem zaczynać od rangi czwartej. Nic dobrego mi się nie otworzyło poza Glacial Shardem. To jest w miarę... A nie, tutaj jest grywalny. Jailor w Druidach, oczywiście Eternal Sentinel nie gra. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście ranga czwarta została mi przyznana. Mam nadzieję, że będziemy mogli grać rankedy. Mountain Giant, tak, więc ranga czwarta była i dostaliśmy jeszcze 5. Tak, fajnie, że za paczki możemy dostawać, ale no... Niesmak pozostaje, Blizzard, not like this. Jestem na randze czwartej, więc wszystko przede mną. No i co, miejmy nadzieję, tutaj sezon rankingowy będzie już niezaburzony. Że zaraz nie spojrzę na listę znajomych, że ktoś już jest w randze legendarnej. No na szczęście tak nie ma. Dzięki za oglądanie, kochani. Widzimy się na Twitchu, tam streamuję codziennie. Hearthstone'a będzie więcej od nowego dodatku. No i widzimy się właśnie na Twitchu, też na YouTubeach. Również będę publikował filmiki, więc śmiało subskrybujcie, śmiało lajkujcie, śmiało obserwujcie. Do zobaczenia. Cześć, bajo.